Herbatka już jest, łosoś, bułeczka i jajko. I do tego z polskiego sklepu żurawinka. Też myślałam o chrzanie, tak na śniadanie i musztardzie. Także takie szybkie śniadanie, bardzo fajny łosoś i kolejny piękny dzień, weekend. A ja właśnie już tutaj za oknem piękny dzień, a ja już tutaj drugie śniadanie jem, zaraz po śniadaniu pierwszym, także drugie śniadanie, owoce, talerz cypryjskich owoców, wszystko świeże, cypryjskie, a to muszę się pochwalić, popatrzcie, ja mam nazwisko Krupa, to jest Krupnik, słony karmel, ta pani, co mi dała, właśnie pani turystka, która właśnie przyleciała na Cypr, dziękuję bardzo. I dostałam Krupnik, słony karmel, skąd ona wie, że ja kocham, wszystkie lody kupuję właśnie, słony karmel, no kocham czekoladę z karmelem, no po prostu dziękuję bardzo, także fajnie wynajmować wakacyjne apartamenty dla Polaków, bo czeka miła niespodzianka, a to już kupiłam sobie w winiarni ONU, Omodo, Ktima Vasiliadis. I ja bardzo polecam, ja ją, te trunki kupuję, ja powiedziałam, ja już wcześniej mówiłam, jakie ja winiarnie uwielbiam, Lamburi i właśnie to, Ktima Vasiliadis i to jest jedna z największych takich właśnie winiarni w Omodos i patrzcie, wybrałam to wino z Omodos, Pentel Taharia, białe. Tutaj jeszcze jakieś ma oznaczenia, że wygrywa jakieś tam nagrody. Drugie to jest takie coś a la na prezent. Pamiętajcie, że na Cyprze to jest przede wszystkim produkcja Zivani, czyli bimber z winogron. Także ja trunki mam. Wino też przepyszne. No, otwórz się. A co jeszcze? Jakie ja jeszcze wino lubię? Tutaj w moim barku, magicznym barku, kredensie, mam kolekcję moich win ulubionych też z tej winiarni. Także tutaj rządzi Lamburi. Także jak ja jadę w góry, to zawsze kupuję dobre wino. Słuchajcie, tego wina nie znajdziecie w supermarketach. To jest porządne wino. Około 10 euro, ale pijecie porządne wino. Także ja jem to moje drugie śniadanie. O, tutaj jest bardziej słonecznie. O, także piękny, piękny dzień. Dzisiaj będzie, na pewno. Plaża Governors Beach, jedno z moich ulubionych, bardzo romantycznych miejsc. Także tutaj znajduje się restauracja, jak ktoś chce przyjechać sobie na obiad, na kolację, przepiękne miejsce, bardzo dobre jedzenie. Tutaj widzimy beach bar, także jak ktoś chce zimną kawę albo lody, to też jest fajnie. I słuchajcie, i to jest Governors Beach, przepiękna plaża. Zaraz Wam pokażę, takie przepiękne wybrzeże. Zawsze jak jadę w góry, to zawsze tutaj mam przystanek, także patrzcie jakie skały, no, cud natury, białe skały, przed Limassol, tutaj widzimy też jest sesja zdjęciowa, piękni młodzi, przepiękne wybrzeże.
Jesteśmy w górach Trodos, najwyższy szczyt Olympus. Ja jestem w takim tutaj lasku, a po prawej stronie jest najwyższy szczyt, także robię dla Was wideo właśnie z gór Trodos. Słuchajcie, tu jest, ja nie mogę oddać tego zapachu przez ten film, ale po prostu ja mieszkam na wybrzeżu nad morzem, a tutaj jest raj. Takie, po prostu chciałabym zamknąć ten zapach tego tutaj właśnie lasku. Piękny sosnowy zapach i zamknąć w buteleczkę i po prostu mieć go cały czas. Jest. No ja tutaj myślę sobie, że nie wiem, następnym razem przyjadę sobie. Najlepiej tutaj sobie takie właśnie leżaki przywieźć i po prostu spędzić sobie 2-3 godziny. Cisza, spokój, ptaki śpiewają i po prostu tak sobie zrelaksować się. Sam zapach tego lasu to jest po prostu, ktoś kto mieszka na Cyprze to wie, że na wybrzeżu nie jest tak zielono, nie ma takich lasów i tutaj jest jedyne takie płuca Cypru, zielono i naprawdę ja polecam wszystkim turystom, żeby nie tylko spędzać czas na wybrzeżu, ale również góry, żeby mieć takie porównanie, o co chodzi z tym Cyprem. Kiedyś ktoś, pamiętam, napisał na taki, robił filmik na YouTubie i napisał: nie, ale Cypr to w ogóle to nie ma tam drzew, nie ma zielono, w ogóle nic tam nie ma. Ja mówię, no ale chyba nie zwiedziłeś całego Cypru, bo Pafos jest zielony, Trodos, Platres, no mamy jednak tych, tutaj ja to mówię zawsze, że to jest taka, ja w górach się czuję, jakbym była w Polsce, bo ja od dziecka chodzę do lasu, ja od dziecka lubię naturę, przyrodę. Ja normalnie na Cyprze to mogłabym być jakimś ekologiem i nie wiem, kemping. Jak mam do wyboru hotel, to ja wybieram kemping, ale właśnie problem jest w tym, że mało moich znajomych chce na kemping. Jak wiele razy mówiłam, nie no, chodźmy, jedziemy na kemping, na namiot. A on mówi, co? Jaki namiot? Co? Ty nie ma mowy. Więc także Cypryjczycy nie są przyzwyczajeni, mówię o moich cypryjskich przyjaciołach, że nie są przyzwyczajeni, żeby spędzać właśnie tak kontakt z naturą, a my w Polsce raczej kemping, namiot i to kocham. No ale wiecie, jejku, jaki zapach. Cudownie. Jestem w raju. Także odległości bardzo niewielkie, jeśli chodzi o morze i góry. Także ja zapraszam wszystkich turystów, żeby zwiedzali cały Cypr. Ci, co są w Ayanapie, ci, co są w Limassol, to też naprawdę macie takie małe odległości. A ja w poszukiwaniu grzybów i jagód. No nie ma. Tylko muszę też uważać na jakieś węże czy żmije, bo mnie tak zawsze straszą. Chociaż ja nie widziałam 16 lat tutaj żadnego węża czy żmije, ale wiecie jak to jest. Tak w Polsce, tak jak i na Cyprze można spotkać, tak? Ale zapach. Szyszki. Natura. I te kamienie tak się błyszczą. Trodos, Trodos. O! Znalazłam biedronkę. To ją tutaj zostawię. Tylko te kamienie właśnie chciałam pokazać, jak one się ładnie błyszczą. Naprawdę, błyszczące kamienie. Świetne do dekoracji. Nie wiem, czy to widać. Ale takie błyszczące. Przepiękne. Do ogródka. No, także natura, natura 2020. Pozdrawiam z tych pięknych, pięknych lasów gór Trodos. Hej, hej, hej. Cyprus Vlog. Ja sobie tutaj zrobiłam przerwę małą właśnie w lesie, w górach Trodos. Taki zapachem inhalacja drzewami sosnowymi. Jezu, jaki tu jest zapach. Tu jest przepięknie i
Ja się tak relaksuję. Mata nie tylko nad morze mi się przydała, ale też w górę, więc... taki mam widok. Mieszkam w raju. Hej, 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 Cyprus Vlog. Tym razem pozdrawiam nie z nadmorza, nie z plaży, ale wykorzystałam moją matę, żeby poleżeć sobie w lasku w górach Trodos. Szyszki, natura, piękny zapach, relaksuję się. Co by Wam powiedzieć? Zrobić filmik na temat fakty, nie fakty. No tak, 20 faktów na temat Cypru. Ta trasa zimą to jest tutaj górska i tutaj jest śnieg, więc jak ktoś lubi narty, to zapraszam na Cypr. Może sobie naprawdę pojeździć tutaj nartami i w tym samym czasie może sobie kitesurfing, windsurfing na wybrzeżu bez śniegu. Także paradoks Cypru w takich małych odległościach. No tak to jest. Bark najlepiej smakuje w górach. Aloe vera, winogrona białe. I outfit, buty, takie zamszowe ze skórki, sukienka Zara, torebka taka jak widać, do tych czarnych moich zamszowych butów. Kolczyki takie wybrałam. Makijaż tak na szybko. Alarm.